Cześć! Podczas II wojny światowej technologia zaczęła odgrywać znaczącą rolę. Okres ten niektórzy określają jako wojnę silników, ponieważ było to pierwsze starcie w historii ludzkości, w którym zastosowano tak wiele nowoczesnych technologii. Najlepsi inżynierowie świata pracowali nad stworzeniem zaawansowanego sprzętu wojskowego, w tym terenowych pojazdów, które przewyższały konkurencję. W tym filmie przyjrzymy się historii tych innowacyjnych maszyn. ADMK był austriackim kompaktowym, kołowym i gąsienicowym wielozadaniowym pojazdem terenowym opracowanym przez Austro-Daimler w 1935 roku. Pojazd terenowy był wyposażony w gąsienicę do jazdy w terenie i cztery zdejmowane koła do jazdy po autostradzie. Napędzany był 20-konnym silnikiem benzynowym chłodzonym powietrzem. Był on połączony z czterobiegową skrzynią biegów i mechanicznym napędem hamulcowym. Pojazd terenowy miał zawieszenie na resorach piórowych i krótkie trzyosobowe nadwozie z centralnie umieszczoną pionową kolumną kierownicy. Niektóre warianty tego pojazdu były przystosowane do montażu karabinu maszynowego lub transportu działa przeciwpancernego. Gąsienice były wyposażone w przednią zębatkę napędową i dwie gumowane rolki nośne o dużej średnicy, pomiędzy którymi zamontowane były bębny napędowe służące do montażu tylnych kół napędowych. Dwa przednie koła skrętne były zamontowane na podłużnych ramionach przegubowych. Gdy maszyna była przestawiana na gąsienicę, wszystkie koła były demontowane i montowane pionowo w tylnej części nadwozia. Proces wymiany kół odbywał się ręcznie, przy czym każda strona była podnoszona po kolei. Po drogach kierowanie odbywało się za pomocą przednich kół, a w terenie poprzez hamowanie jednej z gąsienic. Maksymalna prędkość wynosiła 45 km na godzinę na kołach i 17 km na godzinę na gąsienicach. Po przetestowaniu w 1935 roku maszyna zasadniczo spełniła oczekiwania wojska. Do połowy 1938 roku Austriacy zdołali zbudować 334 pojazdy o różnych modyfikacjach, z których większość była następnie używana przez Wehrmacht pod indeksem WORG. W 1940 roku w Niemczech na niektórych pojazdach montowano nowe, niskie, całkowicie metalowe nadwozia w kształcie wanienki dla kierowcy i czterech członków załogi obsługującej działo holowane. Dwie dodatkowe osoby siedziały na krótkich siedzeniach między przednimi kołami. Pojazd opancerzony PB4. Był to radziecki pływający pojazd opancerzony opracowany w 1933 roku przez sztab KBS. Autorami projektu byli inżynier M. Manuilow, zastępca szefa Grigoriew i szef biura Pomerancew. Pojawienie się tego pojazdu było wynikiem zainteresowania armii pływającym pojazdem opancerzonym, który pod wieloma względami nie odstawał od czołgu lekkiego. Korpus pojazdu był bezramowy i nośny. Niektóre jego elementy zostały zaczerpnięte z PB3. Przednia i tylna oś były montowane na zewnątrz, przymocowane do specjalnych wsporników, a wał napędowy był wyprowadzany przez uszczelniacz w tylnej części korpusu. Czteroosobowa załoga wsiadała do pojazdu przez właz w dachu przedziału kierowania lub przez dwa włazy w cylindrycznym dachu wieży. Do spuszczania wody gromadzącej się w kadłubie służyło 5 korków w dnie kadłuba. Były też dwa włazy do spuszczania oleju ze skrzyni korbowej silnika. Pojazd terenowy był napędzany silnikiem benzynowym o pojemności 3,2 litra i mocy 40 koni mechanicznych. Współpracował on z manualną skrzynią biegów z demultiplikatorem. Amfibia poruszała się po wodzie dzięki trójłopatowemu śrubowemu napędowi zamontowanemu na wydłużonym ślimaku mechanizmu różnicowego tylnej osi. Wodę, która dostała się do wnętrza, usuwano za pomocą ręcznej pompy. Zapasowe koła zamontowane na wsporniku po bokach pomagały pojazdowi pokonywać płytkie rowy oraz kanały. Aby zwiększyć mobilność na miękkim podłożu i nierównym terenie, wzdłuż boków montowano zdejmowane łańcuchy terenowe zakładane na tylne koła. Pojazd był uzbrojony w armatę kalibru 40 mm oraz dwa karabiny maszynowe. Wyniki testów terenowych były niejednoznaczne. Na wodzie pojazd radził sobie dobrze, ale mobilność poza drogami pozostawiała wiele do życzenia. Po modyfikacjach pływający samochód pancerny nigdy nie wszedł do produkcji. Ciągnik Skoda RSO.
To czechosłowacki wojskowy ciągnik kołowy o zwiększonej mobilności, stworzony przez firmę Skoda w 1942 roku. Głównym zadaniem tego pojazdu było holowanie artyleryjskich dział w najtrudniejszych warunkach terenowych. Ciągnik wyposażony był w chłodzony powietrzem silnik benzynowy o pojemności 6 litrów i mocy 90 koni mechanicznych. Aby zapewnić pewny start w mrozie, system uruchamiania silnika wyposażono w silnik rozruchowy o mocy 12 koni mechanicznych. Skrzynia była mechaniczna, pięciobiegowa, z parą dwubiegowych reduktorów z możliwością blokady mechanizmów różnicowych. Maksymalna prędkość tego pojazdu nie przekraczała 18 km na godzinę. Jeśli na trasie pojawiała się przeszkoda, zużycie paliwa wzrastało do 600 litrów na 100 km. Koła o średnicy 1,5 metra były całkowicie wykonane ze stali i miały wysokie, metalowe kołki terenowe. Z tego powodu prowadzenie ciągnika było niezwykle niewygodne, a jazda po oblodzonej drodze była wręcz niemożliwa. Kierowca i dodatkowa osoba siedzieli w kabinie, a ładunek lub około 15 żołnierzy mogło bez trudu zmieścić się na drewnianej platformie ładunkowej przykrytej brezentową plandeką. Produkowano także wersję z trzyosobową kabiną i skróconą platformą ładunkową. Testy terenowe odbyły się w 1942 roku i uznano je za udane, mimo że wykazały dość poważne wady. Na nierównym terenie prowadzenie tego ciągnika było bardzo trudne. Ponadto nowy pojazd okazał się niezwykle paliwożerny. W normalnym trybie na bezdrożach przy maksymalnej prędkości zużywał 200 litrów paliwa na 100 km, a na bagnach pod obciążeniem lub podczas holowania zużycie mogło dochodzić do 600 litrów. Pomimo tego pojazd sprawdzał się w wielu zadaniach specjalnych, dlatego podjęto decyzję o seryjnej produkcji. Pojazdy Skoda były wykorzystywane w różnych działaniach wojennych. Zostały wysłane na front wschodni, gdzie uległy zniszczeniu, a inne były wykorzystywane na froncie zachodnim w Ardenach. Amfibia Swamp Cat. Firma Higgins Industries zasłynęła swoimi gigantycznymi amfibiami, jednak miało to miejsce już w okresie powojennym. Pierwsze projekty zostały zrealizowane jeszcze podczas II wojny światowej w ramach badań naukowo-konstrukcyjnych nad różnymi rodzajami pojazdów bagiennych. Ich głównym obszarem zastosowania miała być Azja Południowo-Wschodnia, gdzie Amerykanie prowadzili wojnę z Japończykami na tysiącach różnych wysp i archipelagów, z których wiele było bagnistych i pokrytych dżunglą. Specjaliści firmy nie musieli jednak wymyślać koła na nowo. Pierwsze pojazdy bagienne na ogromnych kołach zaczęły przemierzać tereny Luizjany i Florydy już w latach 30. XX wieku. Ale wojsko potrzebowało czegoś naprawdę wyjątkowego. Potrzebowali pojazdu amfibijnego, który nie tylko byłby w stanie pewnie poruszać się po bagnistym terenie, ale także normalnie pływać, transportować ładunki i schodzić na ląd w przypadkowych miejscach podczas operacji desantowych. Mając na uwadze zestaw wymagań, inżynierowie Higgins Industries podjęli próbę stworzenia oryginalnego pojazdu bagiennego na dużych metalowych kołowych bębnach. W ten sposób powstała maszyna Swamp Cat, która przeszła testy wiosną i latem 1943 roku. Był to sześciokołowy potwór, który miał połączyć cechy i zalety bagi z ładownością i zdolnością do pływania zwykłego pojazdu amfibijnego. W efekcie powstał dość dziwny pojazd, w którym wokół klasycznego czterokołowego podwozia zbudowano coś na kształt kadłuba łodzi, a na rufie dodano jeszcze jedną parę kół. Odpowiednia przestrzeń na ładunki znajdowała się jedynie w przedniej części kadłuba, ponieważ ogromne łuki kół w środkowej i tylnej części pojazdu pozostawiały wystarczająco miejsca jedynie na zamontowanie silnika. Co ciekawe, napędzana była tylko jedna para kół, a pozostałe poruszane były za pomocą długich łańcuchów, łączących zębatki na osiach. Prawdopodobnie było to jedno z najsłabszych miejsc całej amfibii. Sądząc po dziś dostępnych publicznie zdjęciach, ten pojazd bagienno-amfibijny radził sobie doskonale, nawet bez odłączanej przedniej części, a pływalność zapewniały mu metalowe, puste w środku koła dużej średnicy i sam kadłub. Dla laików pozostaje jedynie zagadką, dlaczego konstruktorzy zastosowali ekstremalnie zbliżoną do siebie tylną parę kół. Możliwe, że ostatnia para kół była napędowa, jak w klasycznych amerykańskich parowcach kołowych. Wszystko to wciąż pozostaje jedynie w sferze spekulacji, ale w każdym razie inżynierowie Higgins Industries nigdy więcej nie wykorzystali takiej konstrukcji. Wóz amfibijny Volkswagen typ 166.
To niemiecki pływający pojazd z napędem na cztery koła przeznaczony do użytku wojskowego, produkowany od 1942 roku dla Wehrmachtu. Wóz opracowano na bazie modelu Volkswagen Garbus i miał na celu transport ładunków oraz żołnierzy w trudnych warunkach terenowych i na wodnych przeszkodach. Głównym celem jego stworzenia była zamiana motocykli z przyczepą, które były używane przez bataliony zwiadowcze i motocyklowe, a które okazały się mało przydatne na wschodnim froncie. Pojazd posiadał stalową, opływową, nośną karoserię z zaokrąglonym, jajowatym tyłem, przypominającą wannę na kołach. Poszerzone błotniki dla przednich i tylnych kół pełniły rolę stabilizatorów podczas pływania i jednocześnie służyły jako stopnie. Napęd na cztery koła zapewniał silnik benzynowy chłodzony powietrzem o mocy 25 koni mechanicznych. Powietrze do chłodzenia silnika dostarczano przez skomplikowane kanały powietrzne zabezpieczone przed wodą z zewnątrz. Dwuwałkowa czterobiegowa skrzynia biegów została wyposażona w dodatkową przekładnię redukcyjną. Napęd na przednie koła zapewniał podłużny wał łączący z gumowo-metalowymi przegubami, przekładnią główną i mechanizmem różnicowym o zwiększonym tarciu oraz zamkniętymi osiami wachliwymi, ale za to bez reduktorów kół. Z tyłu na nadwoziu zamontowano na przegubowym uchwycie śrubę napędową o średnicy 330 mm. Gdy była zablokowana w pozycji dolnej, śruba była napędzana bezpośrednio z wału korbowego silnika poprzez sprzęgło i potrójny napęd łańcuchowy. Prędkość pojazdu podczas pływania nie przekraczała 10 km na godzinę z powodu relatywnie słabego silnika. Na lądzie pojazd osiągał prędkość do 80 km na godzinę i mógł pomieścić 4 żołnierzy z bronią osobistą oraz jeden karabin maszynowy. Produkcję tej amfibii wstrzymano w 1944 roku z powodu zniszczeń spowodowanych bombardowaniami fabryki. Łącznie wyprodukowano ponad 14 tysięcy egzemplarzy. Mark I Cultivator No. 6 White Rabbit. Na początku II wojny światowej w armiach na całym świecie aktywnie rozwijano koparki obrotowe i łańcuchowe. Wykorzystywano je do kopania rowów pod linie obronne wzdłuż frontu oraz do układania kabli i rurociągów. Jednak Sir Winston Churchill miał na myśli coś zupełnie innego. Zaproponował stworzenie maszyny inżynieryjnej, która dosłownie przebiłaby się przez obronę wroga. Maszyna miałaby wykopać prostopadły do linii obrony wroga rów o takiej szerokości i głębokości, że przechodziłby on pod zaporami przeciwnika, a poruszające się po nim czołgi i piechota nie byłyby narażone na ostrzał wroga. Okop miał przebiegać bezpośrednio na tyłach obrony. Zadanie techniczne obejmowało pokonanie niemieckiej linii Siegfrieda, ponieważ Brytyjczycy, podobnie jak inne państwa uczestniczące w konflikcie w Europie, planowali ofensywę. Wojskowi byli sceptycznie nastawieni do budowy takiej maszyny, drogiej, powolnej i podatnej na ataki, ale premier był nie do powstrzymania i postanowiono zbudować prototyp. Teoretycznie 130-tonowa maszyna była czołgiem typu romb z zamontowanym z przodu potężnym lemieszem. W korpusie maszyny inżynieryjnej zastosowano dwa 12-cylindrowe silniki Paxman 12TP o mocy 600 koni mechanicznych każdy, z których jeden napędzał blok urządzeń do wykopów. Urządzenie do wykopów NLE Trenching Machine Mark I stanowiło potężny pług, który podnosił grunt i odrzucał go poza krawędź wykopu, którego szerokość była większa niż szerokość czołgu. Pług nie sięgał dna wykopu, a wykop był dalej pogłębiany za pomocą koparki łańcuchowej z małymi łyżkami, które ładowały ziemię na przenośniki taśmowe, które przenosiły ją poza wykopany obszar i formując wały. Podawanie łańcucha odbywało się od dołu do góry. Dzięki możliwości nachylania całego agregatu wykopowego można było regulować głębokość wykopu. Rezultatem projektu była maszyna inżynieryjna, która mogła kopać rów o szerokości 2,4 metra i głębokości do 2,5 metra z prędkością około 1 km na godzinę. Do transportu tego prawie 24-metrowego pojazdu bojowego miały być używane standardowe przyczepy i wagony do przewozu ciężkich czołgów. Koparka do wykopów składała się z 3 części, części wykopowej i 2 części korpusu oddzielonych między silnikami. Od miejsca montażu do miejsca wykonania zadania bojowego Biały Królik poruszał się samodzielnie z prędkością zwykłego człowieka 4,9 km na godzinę.
Zapas zasięgu był wystarczający, aby dotrzeć do punktu i wykopać rów o długości kilku kilometrów. Jednak działania bojowe w latach 1939-41 pokazały, że do przełamania jakiejkolwiek linii obrony nie są potrzebne wymyślne maszyny, lecz skoordynowana praca wszystkich rodzajów wojsk. Dlatego też projekt został wstrzymany. Najbardziej zaskakujące w całej tej historii z bojowym okopem było to, że prototyp doskonale sprawdził się podczas testów i naprawdę działał zgodnie z założeniami. Kultywator numer 6 był przechowywany w brytyjskiej bazie wojskowej do wczesnych lat 50., kiedy to ostatecznie został zezłomowany. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia!